Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzięki uprzejmości Sony Polska rozpakujemy sobie Xperia Z1 Compact, czyli jak większość z was myślę dobrze wie, jest to pomniejszona wersja Xperia Z1, ale w przypadku Sony nie oznacza to, że tutaj poszli po prostu na kompromisy w specyfikacji. Specyfikacja jest w zasadzie identyczna z tą, jaką możemy znaleźć w Xperia Z1, tylko że po prostu smartfon jest zrobiony w takiej jakby kompaktowej formie. Tak więc zobaczmy sobie na początek pudełeczko. Oczywiście na przodzie mamy samo urządzenie, logo Sony i logo tam urządzenia. Na tyle mamy kolory, w jakich smartfon możemy sobie zakupić. I mamy tutaj czarny, limonkowy i akurat ten smartfon jest właśnie w tym kolorze limonkowym. Biały i różowy. Bardzo się cieszę, że nie dotarł do mnie w kolorze różowym. Dobra, aparat 27 megapikseli, Exmor RS, Beyond 4 Mobile, Triluminous Display. Tylko że tutaj właśnie ten ekran ma 4,3 cala, nie tak jak w przypadku Xperia Z1, czyli 5 cali tam było. Mamy X-Reality, oczywiście procesor Snapdragon 800, 2,2 GHz. Wodoodporny, Wi-Fi oczywiście, no i Android. Dobra, tak więc przejdźmy sobie do samego odpakowania. Podnosimy sobie wieczko i już nam się ukazał smartfon. Muszę powiedzieć, że jest on naprawdę dość mały i bardzo lekki i naprawdę bardzo fajnie leży w dłoni. Ale dobra, przyjrzymy mu się dosłownie za momencik. Zobaczmy, co mamy dalej w zestawie. Podnieśmy sobie to. I dalej w zestawie mamy oczywiście ładowarkę sieciową i no standard po prostu, taki jak Sony zawsze dodaje do swoich smartfonów, nic specjalnego. No i oczywiście kabel micro USB, który chyba w przypadku Z1 Compact jest troszeczkę dłuższy mi się wydaje niż ten, jaki mogliśmy spotkać w Z1. No i oczywiście multum papierków, na którym się zupełnie nie będziemy skupiać, tak więc odłóżmy to sobie w tym momencie na bok. I zobaczmy, jak sam smartfon się prezentuje. No oczywiście, tak jak wam mówiłem, jest tutaj właśnie ten kolor limonkowy i muszę powiedzieć, że bardzo się rzuca w oczy. Dobra, spróbujemy sobie uruchomić samo urządzenie. Jest naładowane, właśnie zawibrował, więc chwilę poczekajmy po prostu, aż się uruchomi. Zobaczymy, czy ma już zainstalowaną wersję właśnie KitKat Androida, ponieważ dla Z1 Compact jest już dostępny Android w wersji KitKat właśnie. Ale sądząc po animacji, chyba właśnie tu jest KitKat. Tak więc poczekajmy chwilkę, aż telefon nam się włączy. Dobra, i podejrzewam, że tu mamy właśnie ekran konfiguracji. Tak więc resztą omówienia telefonu zajmę się właśnie w pierwszych wrażeniach, które myślę, że jeszcze powinny się pojawić w tym tygodniu. Tak więc dzisiaj to było chyba na tyle. Jeśli macie oczywiście jakieś prośby, jak powinienem przetestować ten smartfon, oczywiście napiszcie w komentarzach poniżej. Oczywiście jest Facebook, Twitter, tam też się możecie ze mną skontaktować. Tak więc dzisiaj to jest na tyle. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć.